Wielorzyby to niezwykłe zwierzęta. Być może nawet zaprzyjaźniliście się już z nimi, tak jak Noi, bohater książki Mój wieloryb. Zobaczmy teraz, jak zrobić wieloryba z papieru. Nie będzie to oczywiście taki wielki okaz, jak ten prawdziwy, żyjący w oceanie, ale za to będzie można się z nim bawić w przedszkolu, wymyślając różne nowe przygody. Co będzie nam potrzebne? Żeby zrobić samego wieloryba, będziemy potrzebować kartki w takim wielorybim kolorze, szarym lub szaro-błękitnym, pisaka, najlepiej czarnego, kleju oraz nożyczek. Natomiast, żeby zrobić ocean, będziemy potrzebować kartki A4 z bloku technicznego oraz kolorowych niebieskich kartek, najlepiej w różnych odcieniach, z których będziemy wycinać podłużne paski. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od samego wieloryba. Przygotowujemy naszą kartkę pisakiem lub ołówkiem. Naszkicujemy najpierw sylwetkę wieloryba. Taki kontur. Możemy skorzystać z gotowego szablonu, który zamieszczony jest w materiałach, lub zrobić to trochę z głowy, według własnego pomysłu. Ja wykorzystam szablon, ale tak nie do końca, bo na przykład płetwie ogonowej troszkę inny kształt nadam. Zobaczcie? Zamykam. O, i robię tak. Nikt jeszcze nie domyśliłby się, że chodzi o wieloryba. Kiedy mamy już kontury narysowane, strasznie głośno wycinam, oczywiście trzeba je wyciąć. Im dokładniej po liniach, tym lepiej. Pewnie macie też już dużą wprawę w posługiwaniu się nożyczkami. Otrzymujemy taką jakby miskę, paterę na owoce, ale tak naprawdę za chwilę zamieni się ona w naszego bohatera. Rysujemy oczy. Wciąż jeszcze nie wiadomo, z kim mamy do czynienia. Ale ten element będzie bardzo znaczący. To oczywiście fiszbiny, bo wieloryb, którego tworzymy, jest fiszbinowcem. Tak jak płetwal błękitny. Największy przedstawiciel wielorybów żyjący na naszym globie. Kiedy widać już zarysy różnych elementów budowy wieloryba, przed nami nadanie mu odpowiedniej formy przestrzennej. W tym celu smarujemy klejem płetwy ogonowe u ich nasady, nie w całości, tak żeby ogon można było potem rozchylić. I łączymy te miejsca, gdzie był klej, a następnie rozchylamy płetwę ogonową. I popatrzcie, mamy już gotowy kształt przypominający właśnie wieloryba. Teraz zajmijmy się oceanem. Na kartce, tej, która będzie stanowiła podstawę naszych głębin, będziemy przyklejać paski papieru. Wytnijcie ich ile chcecie. Myślę, że minimalnie powinno ich być 5, 6. Im więcej, tym fajniej. Oczywiście nie może być ich też za dużo, żeby wieloryb mógł się w tym oceanie zanurzyć. Gotowe paski, które mogą być różnej długości i różnej szerokości, smarujemy na końcach klejem, a następnie mocujemy do tej dużej kartki. Możecie tworzyć fale takie wyższe, bardziej wygięte i takie, które nie będą aż takimi wielkimi bałwanami morskimi. Ważne, żeby przyklejać je nieregularnie, czyli niekoniecznie jeden za drugim równolegle, tak jak to czasem jest na sweterkach
albo innych częściach garderoby, albo o, w zeszycie na przykład też w linie. Zobaczcie. Mogą się nawzajem przenikać, krzyżować i wtedy będą imitować ruch wody w oceanie, taki gwałtowniejszy. Właściwie nasz ocean jest już gotowy. Teraz możemy umieścić w nim naszego wieloryba. Jednego albo nawet kilka. Zapraszam Was do zabawy i do wymyślania jak najciekawszych wielorybich przygód.